Siemanko moi drodzy, z tej strony ESO, to jest live z The Witch House. Z horrorowej gry w klimatach horrorowych, w klimatach RPG, z RPG Makera. Tak czy inaczej, live się zaczął, także F5 moi drodzy, musicie chwilę poczekać. Ja poczekam na was również tutaj, niech to się wczyta tylko. Ogólnie rzecz biorąc, live będzie w 720, już chyba każdy live będzie w 720p w HD, ponieważ jakość 480 jest tak paskudnie niska, że później aż wstyd mi tego wrzucać na YouTube'a i w końcu nie wrzucam tych archi-live'ów, a w 720 nie jest mi wstyd. Tak czy inaczej jest troszkę za głośna muzyka, już ją ściszam. Okej, okay, dobra, ściszona. Także cóż, witam was, witam wszystkich nowo przybyłych. Na live'a dzisiaj sobie zaczniemy właśnie Witch House i pogramy sobie do 23.15 około w tą właśnie grę. Także cóż, cześć, hejo. Siemka. Działa wam? Mam nadzieję, że tak. Okej. Okay. To co, chyba zaczynamy, nie? Już chyba nie ma co czekać na spóźnialskich. Niech kurwa się nie spóźniało następnym razem. Lecimy, dobra. Działa wszystko, fajnie. Tak, siema CDD. Fajnie, że wpadłeś, siema Bobru również. Siema również Krystianowi. I kto tu jeszcze wpadł? Awka, no, cześć Awka. No cześć. Dobra, zaczynamy. Oniczen, begin. Sorry, już kurwa napierdalamy. Dobra, o co chodzi? Budzimy się w lesie, jak widzę, ale fajnie. Okej, już widzę, że możemy chodzić. Dobra, gra jest oczywiście po angolskiemu. Witch's House do góry, out of the forest w dół. Swoją drogą już widzę, że to mi strasznie przypomina Zelda. Przypomina mi ta lokacja. Kot, czarny kot. Już stałaś i idziesz na nich, tak? No. Okej, zobaczmy, co możemy zrobić. Ja chwilę pograłem, dosłownie 5 minut. Dzisiaj robiłem koło 10 rano czy 11, słuchajcie, tego testa 720 i bardzo ładnie wszystko chodziło. Okej, idziemy sobie w dół. Tu są wielkie łonowce. Wielkie łonowce zagradzają ci drogę. Trzeba je obciąć. Tutaj jest tajne przejście, które odkryłem już na teście. Znalazłeś coś brudnego i ostrego. To penis. Weź go. Znalazłeś penisa. Dobrze, to mamy. Ej, zobaczcie, wziąłem to, a wciąż się to tutaj klekocze. How to use iced items. Listen. Listen, hej, listen. Link, listen. Items are not used automatically. Stand in the front of the object to interact with an item from the menu. Some items will have an effect simply due to you having them in this position. Check an item description for more info. Movement controls, fuck you. Ok, controlsów dochodzimy przy użyciu X. I mamy tak, Viola, age 13. Bobro, bierzemy ją. Mam na nieszczęście HP 10 na 10. Ale wiek akurat i load. I można loadować. Yes. O kurwa, przypomniałem sobie, co znaczy w pornosach load. Nie chcę loadować, może potem. Dobra, czas wydziergać łoniaczki, item. I zastanawiam się, czy listem, czy maczetą. Zastanówmy się czym. Może maczetą. Cut roses, utnij łonowce. Dobra. The way is cleared. The way is shut. Zawróć. Dobra, zobaczmy tylko Blukam. Okej, 170 osób na live. Okej, nie jest źle. Lepiej niż na Bioshocku. Okej, i zobaczmy ten letter, słuchajcie, letter. Read, przeczytajmy go. Skoro już idziesz do domu, to spoko, tylko trzymaj się z dala od lasu. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. Tatuś. Yeah, daddy. Who's your daddy, bitch? Okej, na Black Cat. Co jest? Co jest? Więc droga została zablokowana przez te róże. Okej. Drzwi się otworzyły. Kot podskoczył. Czy wejdziesz tam do środka?
No cóż, jeśli nawet jeśli wejdziesz, to już nigdy stamtąd nie wyjdziesz. I to jest prawdopodobnie Witch House, to co tutaj widzimy. I tak jak w każdym, w każdych Pokemonach i takich grach, domek wygląda taki na 20 metrów szerokości, 20 wysokości, a tak naprawdę cała akcja się pewnie będzie działa w tym domku dla witchów. To jest domek wiedźminów. To co, wchodzimy? Wchodzimy. Tak, to jest horror, ale to będzie dopiero potem straszne, no, hello. Ta gra to poradia Jasia i Małgosi. Tak. Jak tam, laguje wam czy nie? U mnie frame'ów nie dropi, więc nie wiem, to zależy od waszego internetu. Okej. Ta świeczka pięknie się pali. Ta świeczka również pięknie się pali. Czekajcie, nie wiem, czy ja mam brudny ekran? Chwila. Tak, to był brudny ekran. Dobra, wbijamy. Strasznie już od początku, okej. I mamy tutaj pułapkę. Słuchajcie, jeśli tutaj wejdziemy na to czerwone coś, to nas tutaj zgniecie. I tego nie zrobimy. Więc najpierw przeczytajmy notkę na ścianie. Chodź do mojego pokoju. Okej. Okej, come into my room. Come into my face. Wychodzimy. I się zmieniło wszystko, okej. Dobra, i w zasadzie do tego momentu grałem na live'ie, na testowaniu, więc więcej już nie wiem. Cała reszta będzie, słuchajcie... cała reszta będzie teraz na ślepo! Nadal nie straszne. Ej, wypierdalać. Yo! Ten kot mówi, yo, czy to nie jest straszne? Czy was to nie przeraża? Przecież to jest horror. Zdecydowałem, że będę cię... że będę cię śledził dla beki. W ogóle, skąd ty pochodzisz? File 1. Okej, zapisaliśmy. Ten kot nas zapisał. Wasarusz. Pójdźmy w lewo. Widzę, że się da w lewo pójść. Ta dziewczynka wygląda, jakby miała dupę jak trzydniowa szafa. Czemu ona chodzi tak wypięta? Trzydniowa? Trzydrzwiowa. Jak może być trzydniowa szafa? Dobra, kochani, nie wiem, troluję. Stara dresernica. Nic nie ma w środku. Tu są jakieś chyba nożyczki, z tego co widzę. Tu jest para nożyczek na tym workbenchu. Take. Zostały przytwierdzone łańcuchem do stolika. What? Okej. Drzwi zamknięte. Zobaczcie, co ona robi ręką. It's a hand job. You can't handle. Okej, widocznie tu nic nie ma, ale jeszcze obadajmy ścianki. Czemu ona się nazywa? Ona się nie nazywa Violeta. A, ona się Viola nazywa. Viola Lola. Okej, no to co? Mam coś w ogóle? Nie, mam tylko letter. Dobra, zejdźmy sobie w prawo. Boże! W ogóle zimno mi, czekajcie. Oh. Dobra, fap fap, sprawdźmy co to. Kwiatki i przejście w prawo. Co to jest? Czy to jest... Zaczyna się strasznie robić, Boże święty. To wiaderko ma wielkiego misia w środku. Jest tak naprawdę bardzo mało miejsca. Nie wepchnę tam nawet palca, okej. Wiesz, nie trzeba będzie mu uciąć głowę nożyczkami. Niedźwiedzie w wiadrach. Kurwa, jakby to było po polsku, to taką bym bekę z tego trzepał. Niedźwiedzie w wiadrach. Okej, spoko. Czy tam jeszcze coś jest? Okej, never mind. Basket, koszyk. Oj, tam wiadra. Słyszycie te tik-tak? A czas tik-tak, tiki-tiki, tik-tak. O, jest zegar. Wielki zegar. Czas. Uuuu, prezenty, okej, zobaczmy. Lampka. Witch Diary, o. Dziennik Wiedźmy. Dziennik Wiedźmina. Byłam chora i nikt nie chciał ze mną grać w Minecrafta. Mój tata i moja mama nie kochali mnie. Koniec dziennika. Co za patola w ogóle. Jezu, jaka patola. Open when the house returns to normal. Czyli otwórz, kiedy dom wróci do normalności. I tutaj są jakieś... The teddy bear rests against the pile of the presents. O, zabierzmy teddy beara. Okej, wziąłem. Empty cookie, co? Teens? Empty cookie tits. Ciasteczkowe cycki. Jeszcze raz przeszukajmy. Nikt nie chciał, nikt mnie nie kochał, jestem emosem. Emosze jak turbo. Idę dalej. Large clock. Dobra, mam misia, po co mi miś? Po co mi miś? Item, teddy bear. Put in basket.
Its limbs make it too big. Nie zmieszczę tego, okej. Okay. Mam misia i mam list. Nie wiem, co mógłbym listem zrobić. Może sobie zrobię dobrze. Esu, patrzysz na czat. Patrzę. Niedźwiedzie wiadro. Chyba tak nazwę ten odcinek. Okej. Okay. Nie wiem, utnijmy mu głowę. Cut off. O, their limbs. Cut off their limbs. Aż mi się przypomina ten. Limbs. Co to są limbs? Masz tors. Jezus Maria, krew. Krew się zaczęła. Krew się sypie. Nie chcę, by krew się sypała, bo... Mlasnął. Pięść. Zaczyna się dziać dziwnie. Kocie! Zapisz się. Okej. Okay. Mamy tors. Mamy tors. Kurwa, o co chodzi w tej grze? Jebie. A limp skończyny. Dobra, spoko, dzięki CD. Pudding basket. Wsadziłeś tors do wiadra, znaczy do koszyka i usłyszałeś unlokujący sound gdzieś. Okej. Okay. Ciekawe, co się otworzyło. What the fuck? Może tu się coś otworzyło? Nie, już wiem, gdzie się otworzyło. Otworzyło się z tymi... Nikodzie, zabisz. O nie, ten zegar zaczął bić, więc czas pierdalać. Kocie! Ah! Fuck! Everybody clash of hands. Pojebało ich? Co to było? Jak ja mam tego misie zabić? Czekajcie. Jaka pompa. Dobra, teddy bear torso, put in the basket. Okej. Okay. Trzy kropeczki, już nie ma misi w wiadrach? Okej, okay, spoko. Wiedziałem, że się zesracie ze strachu. Dobra, dzwoni dzwon. Co to oznacza? Czy to znaczy, że umrę? Czy to znaczy, że umrę? Idź do zegara. Okej. Okay. Wróci się, wypierdalać z tymi się. Time matches on, okej. Okay. Nie, może jednak wejdę tutaj. W ogóle nie ma w tym domu zwisaczy, słuchajcie. Muszą być tutaj zwisacze gdzieś. It won't open. It won't budge. A pile of presents and empty thoughts. By the way, jak wam się podobał hymn YouTube'a dzisiejszy z 18 godziny? Podobał się czy nie podobał się? Wiem, że wokal był chujowy, ale liczy się tekst. Liczy się przesłanie. Esu, jak się pojawi misie, to wracaj do tych drzwi po prawej. O, chodź tu, kurwa. Okej. Okay. Wróciłem. Bo bruzna każdą grę. Fuck! Jezu, to mnie naprawdę wystraszyło. Jak można się bać misi? Dobra, czekajcie. O Boże. O! You feel like it wasn't there before. Czujesz się, jakby to nie było tam w środku. Jest czarny paw print na ścianie, okej. Okay. No dobra. Kurwa. Dobra, nie wiem gdzie iść, o co chodzi, nie ogarniam. Nie ogarniam, tak bardzo nie ogarniam. Ile kosztuje ta gra, jest darmowa? Ale możecie mi zapłacić, wtedy wam wyślę darmową kopię. Don't read. Lead. Wróć tam, pało. Ale po co, przecież mnie to zabiło. Pedober. On gwałci małe dziewczynki, czekajcie. O, właśnie, tu można biegać. A, już go nie ma, okej. Okay. Zapiszę na dwójce. Właśnie, pod spacją można biegać, więc jest beka. Jest pompa straszna z tego. Ale pompa z biegania. Bloody scissors. Dobra. Nie, co to? Weź ręce. Ręce misia. Tak zwane fapacze. The door opened. Okej. Okay. Serio? Pcham krzesło? Jaki paranormal activity? Butelki wina. Fireplace. Look inside. O Jezu, urżnie mi głowę, ale będzie faza, jak mi urżnie głowę, nie? Co wy na to? Nic prócz sód. Co to jest sód? Czy ona tam znalazła suty, czy ja coś źle tłumaczę? Jak to... Nieważne. Nie wiem, co to są suty.
Kucharz jest zajęty. Lend a hand. Nie wiem, co to jest lend a hand, ale prawdopodobnie jakiś... Prawdopodobnie jakiś idiom. Okej, wbiliśmy tu. Dobra, kocie, wyjebany na ciebie. Wejdźmy sobie tutaj. Kucharz jest zajęty. Szczury jedzą mi coś tam, stopy. Zdeptałem, nie? O, zlew, nie ma naczyń. Nie mogę wypełnić mojego obowiązku. Ohydne. Dlaczego ten nóż sam kraja? Czekajcie. Jest tutaj coś niewidzialnego. Pogadaj. Jestem taki lend a hand. O, dziękuję. O Boże, coś się teraz... O, urżnie mi rękę. Ręka jest tym, czego właśnie potrzebuję. I urżnął mi rękę. Lend a hand. Nie gadaj z nożem. Dzięki. Dzięki. Dobra, idziemy. Ale tu nie ma drzwi. Damson. Dawajcie tą rękę. Już wiem, co trzeba mu dać. Trzeba dać mu misiową rękę. To jest takie oczywiste, słuchajcie. Ale najpierw zapis. Wesoły zapis u wesołego kota. Cześć, kocie. Zapiszę cię. Znaczy... Zapis, kocie. O Boże. Możecie liczyć mi śmierć, jeśli chcecie. Jeśli to was jara. Okej. Okay, książka kucharska. Dining of Eric. O, tutaj widzę ten. Tak. No, they could have servants to demonstrate their wealth. In addition, Boże, dziwne nazwy. Mleko? Rzeczy. Okej, okay. Kucharzu, trzymaj. O, dziękuję. Tej właśnie ręki potrzebowałem. Pozwól, że pokażę ci moją wdzięczność. Znalazłem silver key. Silver key is in your inventory now. It's locked. Item, silver key. Use key. Nie, klucz nie pasuje. Jezu, wielkie robale. Wypierdalać. Mam klucz. Klucz. Chwileczkę, coś mi tu nie zgadza się, wiecie? Coś mi się tu bardzo nie zgadza. Mogę popchnąć krzesła, ale chyba nie wszystkie. Fajna jest ta sala. W ogóle co to są za słowa? A, ekstrawaganckie, okej. Okay, to akurat to zrozumiałem. Zupa. Wypiją. O nie, no serio? Nie, never mind. Wypiją. Serio? Nie. To chyba gra dla mnie, ale zapiszę sobie i wypijemy ją, co? Chcecie? Zów, wsadź klucz do tej czaszki na środku stołu. To jest czaszka? Okej, okay, dziwne. Item, ice silver key. Put key in soup, hit bowl with key. Put key in soup. Wsadziłem klucz do zupy, marzę o takich. To jest po prostu świetne. Do dna wypij. Klucz zmienił się w czarny w zupie. I się nagle coś otworzyło. Już widzę, że się coś w kominku otworzyło. Look inside. Tak bardzo można zginąć w tej grze. Nic nie znalazłem. O kurwa. O stary. Dziwne wino spadło. Trzeba je wypić. Nic się nie może zmarnować, bo bruzerujesz. The door opened. Okej. Okay. Jest wejście na drugie piętro. Jezu, straszna dziewczynka. Może ja jednak zapiszę. Kocie. Kocie. Czekajcie, obadam. Ale o co chodzi? O, barelsy. Nothing inside. O, jest jakiś ten czytacz. Znaczy kartka. Stara książka pełna kurzu. Nic tutaj nie znaleźliśmy. Stara książka pełna kurzu, okej. Okay. Barelsy. Take. Znalazłeś motylka? Jak słodko! Motylek! Uciekaj, zginiesz. Dlaczego? Dlaczego dead zaraz? Nie dotykaj motyla. Ej, wziąłem motyla. Co teraz? Zginę? O kurwa, zginę, tak bardzo zginę. O, jaki wielki pająk. Może trzeba było go zostawić. Czytaj czat, wiecie co? Problem jest taki, że... że jest opóźnienie na live, jak w każdym live i w momencie, kiedy ja coś robię, to wy jeszcze tego nie widzicie, że ja to robię. Dlatego... ale przynajmniej mnie zjadł pająk, było śmiesznie. Dobra. Teddy bear. Silver key, okej. Okay. Do zupy. Silver key. Put key in soup. Okej. Okay. Jezu, szczur by się bał pająka. Oj, wiem, że by się bał. Nie wiem, czy szczur jest u mnie na live'ie. Obiecywał, że będzie.
Ojejku, wino mi spadło na głowę, na szczęście nie na moją głowę. Czekajcie, tu jest czerwona książka, ona była otwarta. A, nie, to nie chcę tego czytać. Zmyć naczyń też nie chcę. O, ale zdeptała, Boże. Tak strasznie. Przydałoby się to zapisać, serio. Och, tak bardzo by się przydało to zapisać. Idziemy w górę. Brało się wino. To co, jednak nie brać, tak? Dobra, nie będę brał tego czegoś. Ale przydałoby się jednak, jakby nie patrzeć, przydałoby się przeczytać. Ten pająk ma biedne oczy. Nie może nawet stwierdzić, jakie są kolory. Ten pająk to Bungo. Czyli daltonista. Dobra, spoko. Widocznie tu nic nie ma. Od góry pchnij. Ale już to zrobiłem chyba. Przeczytałem o tym pająku. A właśnie, to może być jakaś podpowiedź. He can't even tell colors apart. Nie może rozróżnić kolorów, jest ślepakiem. Ale rozróżnił, że biegłem. Ja jebie. Okej. Wino mi spadło na głowę. Na szczęście nie na moją głowę. Dobra, jest kot. Dekoratywny kot, ornament. Żołnierz z dzidą, wypnij pupę. Okej. Dobra, głosujemy. Idziemy w dół, w lewo czy w górę? Jestem ciekawy. No, nie spoilerujcie aż tak bardzo. Możecie tam coś oczywiście napisać, ale bez przesady. Góra, lewo czy dół? Zaraz ci wpierdoli dzidownik. Kurde, serio? Dobra, większość pisze w górę. No i wiem, że umrę, na szczęście jest safe. Uuu, tu jest, widzę, klimatyczne miejsce. Buksy. Znowu ktoś jest niewidzialny, porozmawiaj. Coś jest nie tak z tymi książkami. Muszę znaleźć coś, żeby je związać razem. Okej, tutaj trzeba będzie jakiegoś questa zrobić, coś mu pomóc. I znalazłem coś. Jest tutaj stary newspaper. Kurwa, gazetowy clipart, no. Rezydencja została spalona i jego żona została znaleziona w ruinach. Ich ciała zostały znalezione z wieloma ranami dziobanymi. Rany dziobane. Dziobate. I budynek spłonął. I Ellen, która ma akurat 7 lat, została znikła od momentu pożaru. Okej. A funny story. O, pośmiejmy się. Kiedyś dawno, dawno temu w trawie był sobie bogaty mężczyzna. Ale beka, dobra historia. I wiecie co, nie chcę mi się tego czytać. Myślę, że to byłoby całkiem takie, to myślę, że ta historia odmieniłaby moje życie. Dlaczego to krzesło się śmieje? To jest dziwne. Okej, poczytajmy dalej. The Witch House 2. Oj, tutaj chyba jedynki nie przeczytałem. Okej, okay. A tu jest jedynka. To była książka, to była jedna strona. Witch House 1. O! Klucze nie otwierają drzwi w Witch House'ie. Coś musi innego służyć jako klucz. O, to jest ciekawe. Okej, okay. A tu? Forma zmian, które następują w domu, zależy od magii wiedźmy. Wiedźmina. Okej, okay, item i... Nie no, ej, chwileczkę, przecież tam był klit. Klitoris tam był. Aha, nie, to mi się coś pomyliło. Myślałem, że to był jakiś taki... What the fuck? Mirror kraknął. Czyli lustro jest pełne kraku. Jeśli ktoś wie, co to jest krak. Dobra, Books of Plants. Widzę, że tutaj chyba będę musiał po prostu przyjść potem. Lustro. Jestem miałeś wypić zupę, chyba was pojebało. Dobra, idziemy. To idziemy w dół. Czy to trumna? Różne robaki są w tej gablocie. Nic tutaj nie ma w tej gablocie. Co? Zdjęcie kota w bawełnie? Znalazłeś kawałek papieru. Rope in a barrel. Lina w beczce. Okej. Okay. Lina w beczce. To mi pomaga, bo liną można związać książki. Gdzie są beczki? Tak dla beki zaraz znajdę. Lina w beczce.
Obraz kobiety z jej parasolem przy rzece. Nie ma książki. O kurde, zobaczcie wy. Więc w takim razie trzeba znaleźć beczkę, w niej wziąć linę, dać niewidzialnemu ziomkowi linę. On zwiąże książki i pewnie da... Jest mały tekst na podłodze. Uratuj motylka, okej. To gdzie mogę znaleźć w takim razie beczkę? Kurde, beczki gdzieś były, Boże. Wiem, przy pająkach. O ja pierdolę, ja uciekam stąd. On zaraz się na mnie rzuci. Zapisuję słowo, Boże, macie rację. Fel 3. Beczka u pająka do rana. Beka u pająka. Nothing inside. Kurde, gdzie jest lina? Ja pierniczę, lina. O, jest. Take. Dobra, jest rope. Biegniemy. Oczywiście zapis. Pedofil z internetu. Polecam, to ja pedofil z internetu. Okej, okay, i mamy rope'a, więc sobie teraz to zróbmy. Dobra, rope, yes indeed. Ah, you're giving me this, give me rope. Dziękuję, weź to. Księga śmierci. Demet! Wypierdalam stamtąd. Pedofilski głos w internecie. Włóżmy tą książkę tutaj i umrzyjmy. Księga śmierci. Nie przeczy... Głupia pizdo, po co to przeczytałaś? To jest głupie. Ale szale. Co ona zrobiła? Nie chciałem tego zrobić, chciałem ją wsadzić na półkę. Nie wiem teraz, w którym momencie jestem. Rope. Dobra. Ale ja nie mogę zapisać teraz przez to. Rope, dobra. Weźmy, dajmy mu rope'a. Give rope. Gdzie mam tą książkę w takim razie wsadzić? W dupsko? Czekajcie. Gdzie ten kurwiarz? Uciekam. Dobra, zapis. Najważniejszy był zapis. Okej, item. Book of Death. Don't read. Put back on shelf. Yes. Położyłeś booka na szelfę. Usłyszałeś heard the lid of a glass case coming off. Okej, okay, coś tam ze szkłem. Coś tam ze szkłem, to już wiecie, o co chodzi. Czekajcie, coś słyszę. Zaraz coś będzie nadchodziło. Coś nadchodzi, słyszę. Jezu. Jezusicku. Fucking fuck. Kurwa, jak to ominąć? Gówno. Ale po co? To jak ja mam to zrobić? Ten żuk mnie przestraszył bardziej niż ten niedźwiedź. Item, book of death. No, book on shelf. O Boże. No dobra, i co mam? Po prostu tutaj poczekać? Nie wiem, macie jakiś pomysł w ogóle na to? Ziomy? Mam nadzieję, że macie jakiś pomysł. Czytam. Bobru, psujesz zabawę. Co ja mam w ogóle? Letter. Ale ja nie ucieknę przecież od tego. Uratuj motylka. No fajnie, czym mam uratować motylka? Mam złapać tego żuka? Musisz zrobić kółko dookoła szafki. Serio? Idzie coś? Kurwa. Aaaa! Fuck! Kurwa, no. Serio? Tak niedaleko on się zbugował. To znaczy, ja się zbugowałem. Dobra. Bierzemy. Hop. Item. Book of Death. No, don't read. Put back on shelf. Yes, indeed. Żal. Dobra, chodź, żuku. Jakim cudem poszedł dołem?
Esu, przejdź z prawej strony, bo on biegnie z lewej. Co? Nie dam rady, muszę dookoła szafki zrobić, tak jak mi ktoś pisał. Są straszne. Tak. Tylko jak ja potem wybiegnę. Dobra, put book on shelf, okej. No to żuk jest, a nie czaszka. Chodź tu, kurwo. Jakim cudem on wrócił, Boże! Pobiegnij w dół, a potem na górę i do wyjścia. Pobiegnij w dół, a potem na górę. O co chodzi w tej grze? Ten żuk jest mądrzejszy. On nie biegnie po moich śladach, on biegnie najszybszą drogą do mnie. I to jest najgorsze. Ja jebę. Dobra, item. Book of Death. Don't read. Put book on shelf. Fuck. What the fuck? Epic rage time. Czaszka Esu. To nie jest czaszka. Dobra, to jest czaszka. O! Tak niedaleko. Tak niedaleko, a tak daleko. Jeb się, kocie. Zboczeńcu. Pedofil. Nie chcę loada. Nie! Book of Death. Nie, nie czytaj. Boże, abym się wkurwił, jakby to przeczytała. Dobra, już wiem, jak to zrobić. Żartuję. Ile można jeden fragment przechodzić? O kurwa! Ja nie wiem, to jest Cat Mario, czy to jest przygodówka, horrorówka? Z całym szacunkiem. Tak bardzo nie umieć uciekać. Nie! Wiedziałem, że kiedyś to się tak skończy, ja to znowu przeczytam niechcący. Pierdolony Cat Mario. Continue, motherfucker. Ona popełniła samobójstwo z żalu. Jeśli chcesz mi pomóc, wyślij SMS o treści pomoc numer 4281. Nie, nie czytaj. Włóż to do dupy. Dobra, Violas Mario. Violas Mario. Dobra, dawaj. Nie! Kurwa! Jezus! Jezus! Co mam? Nic nie mam. Zapis. Ja muszę zapisać grę. Muszę zapisać grę. Tak! 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 Jak to int won't open? It won't open. Okej, jak mam save butterfly'a zrobić? Muszę mieć sztucznego butterfly'a, tak jak mi napisaliście. I czemu ta beczka cały czas przesunięta, upośledzona jest? Wróćcie po motylka. Wróćcie po motylka, okej. Motylek wydaje mi się, że był tutaj. W tej gablocie przynajmniej. Ale jak mam ją rozbić? Głową czy dupskiem? Czekajcie, coś mi tu nie gra. A co jeśli on tu przyjdzie? Ten żuk? Znaczy ta czaszka. No tu jest na pewno ten motyl sztuczny. Skąd ja mam go wziąć? Z pajęczyny? Cobwebs. Cobwebs. Cobwebs w ogóle. Tam gdzie jest czacha. Tam jest motyl. Ta druga, żadna czaszka. O czym wy mi piszecie? Nie ma czaszki. No nie ma czaszki. Gdzie jest motyl? Ja muszę mieć motyla. Butterfly effect. Dobra, zapiszę podczas jakby będziecie myśleć. Nie widzisz go w gablocie? Widzę go w gablocie, ale jak go wyciągnąć? Czaszka to motyl. Zobaczcie, jest gablota i koniec, nie? Gablota i koniec. I nic nie mogę z tym zrobić. Chyba. A może tutaj jest coś? Serio? To pęknięcie na szkle to był motyl? Boże, żal mi, weźcie mnie w ogóle, stime-outujcie z tego streama. Nie to, tu, idziemy.
Dobra, X podmieniamy. Item, butterfly model. Model. No i? Już? Butterfly model. Don't take. Dobra, okej, okay, take. Item, butterfly model. Yes. Okej, okay, aha, i o to chodzi, że pająk jest ślepy, że nie zauważył różnicy, okej. Okay. Teraz nam się otworzyło. I uciekł ci, i się otworzyły drzwi, okej, okay, spoko. Gdzie jest kot? Kurwa, co to było? Czemu to spadło? Gdzie jest kot? Ja muszę kota mieć. Muszę zainstalować grę. Zapisać grę. Siema Renji. Tak, tak się witam. Idziemy. Wory z mięsem. Jezu, ja potrzebuję tutaj tego. O, jest kot. Cześć. Yo. Yo. Yo, siema wszystkim. The wall is red, stained and sticky. Ta, tak. To właśnie to, co powiedziałem. Idziemy dalej. Serio, co to było? Ja nawet nie zauważyłem. Ta gra to naprawdę jest spierdolony Cat Mario. Tutaj nie da się wygrać, jak się pierwszy raz gra. What the fuck? Pojebało was? Co to w ogóle było? Jutebag, co to jest jut? Weźcie mi powiedzcie, bo wy się znacie. You can see inside a small tear in it. Co? Look inside. Jest tam pełno martwych kotów. Martwe koty to co lubi jeść na obiad. Cześć, żywy kocie. By the way, to jest dom wiedźmy. A, wiedziałeś to, tak, tak. I jasne, że tak, pipko. Dobra, idziemy w dół, w prawo, czy co to jest? Bardzo look across, inspect bridge. Jest cieńszy niż twoja noga. Jebnie pod tobą. Look across. Po drugiej stronie widzisz jakąś dźwignię. Nie, chyba nie przechodzimy, nie? Dajemy sobie spokój. Przydałby się jakiś most. W prawo czy w lewo? Lewo, w prawo. Nie, nie idź, nie idź. Wiem, że nie pójdę, przecież mi jebnie ten most. Idź, idź, no serio? Pojebało was. Nie ma takiej opcji. Przeskocz, nie da się, da się przejść i... No dobra, pójdę. Ale ja jestem pewien, że to jebnie. Really? Cross. Dzięki. 10 piętr niżej. File, okej. Okay. Wy to śmieszni jesteście, jak chcecie. Zamknięte. Pójdziemy sobie tu. I tu jest jakiś frogger. Shake head. Shake head? Nod. Co za Pokémon? O Boże. Żaba, okej. Okay. Czy lubisz żabę? Oczywiście, że tak. Żabaku. Zamiast banyku. Dobra, zapiszmy sobie. Czy tą żabę trzeba będzie posłać tutaj w dół? Spróbujmy. Item, frog. Send a frog across. Okej. Okay. I ci spadnij. I ci umrzyj. Boże, to jest chamstwo. O, przeskoczyło. O, serio? I użyło dźwigni? Nie wierzę. Dzięki, żabo, ale mogłaś tam zostać. Ona mnie kocha, jest Pokemonem moim. What the fuck is this? Ja muszę to zapisać i uciekać. Ta dziewczynka nie żyje. The door opened. Dobra, jest w końcu jasno. Czy masz na sobie te majteczki z żabiej skórki? Och, słodziutki. Tutaj Candy. W końcu zapiszę się do mojego profesora Helmuta. Make a mirror image. Zrób mirror image. Okej. Okay. Zrozumiałem. Ja naprawdę to rozumiem, słuchajcie. Nie, pewnie mi nie wierzycie, ale ja to naprawdę rozumiem. Okej. Okay. To w prawo, a to w lewo. Czyli to w lewo. O, tego się nie da? Serio? Co? Przyczepiło się. Dobra, zrozumiałem. I understood what I need to do. Idziemy w takim razie tu, nie tu. Robimy teraz coś z tego, w zasadzie z... co to jest? W Matfader, tak? Czyli image. Boże, lustrowy, kurwa, Esu, zacznij mówić. Człowiek.
Okej, prawo to jest dobrze. Krzesełka, co to jest szafa? Ujnę szafen. Co tam było? O, jest, coś wziąłem. Kawałek ciasta. Obadajmy, co to jest. No dobrze, okej. Okay. Kwiaty są w swoim miejscu, ale jest jeden kwiatek tutaj. Tu coś się nie zgadza, coś jest na krześle jakieś gówno. Żaba. O, żaba, spoko. Item frog. Sit down frog. Sit down frog. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze mi się coś nie zgadza z tym kwiatkiem. Bukiet. Róża, weź ją. Wziąłeś różę. Wziąłeś różę. Nie. X, item, cake i selai. Położyłaś, okej, okay. Nie tutaj. Ojejku, źle to wziąłem. Weź tego cake'a. I kładziemy go tutaj. Boże, jaka trudna przygodówka. Ale ja miałem jedną różę mam. I po co mi to? Pewnie trzeba będzie do bukietu wsadzić. 5 róż, a tu będzie pewnie 4 albo 6. 6, okej. Okay. Dobra. 5. Widzicie, jak Esok gwałtuje? Znaczy główkuje. Okej, okay, coś się teraz stało? Chyba już. Jeszcze nie! Co ja jeszcze nie... Okaże się, że czarownica zmienia dzieci w misie. Dokładnie, tak jak w tym, w Matfaderze, jak zmieniał w lalki. To tutaj w misie, ale tu mi się coś nie zgadza. Obraz mi się nie zgadza. Hejs mi się nie zgadza. There is a switch on the frame, push. Push. Nie. Push. 2, kurwa. Może tamto się rusza, zaraz zobaczymy. Push. Serio? Wow. Dobra, może teraz. Wciąż zamknięte, cholera. Ale wydaje się, że już było, jest już w porządku, tak się wydaje. Jeden ten i coś czerwonego. Coś czerwonego. Dobra, obadajmy to. Puszuj. No nie, to na pewno nie jest image. A może coś poszło? Nie. Kurde. Ale wieś, nie wiem jak to ustawić. Szafka i kartka zjebie. Ojej, faktycznie. O kurde, dobra. Bez kitu. Nie. Białe po lewej, kurna. Co to jest w ogóle, jakieś misie? Jakaś pojebana z tymi misiami. Push. Nie. Push. 2. O, to będzie dobre. Ale to będzie dobre. Push. Super. I to zostaje. Szafkę trzeba zmienić. 2, 4, 6. Nie wiem co liczę, ale działa. No dobra, już to zrobiłem. Jeszcze mówiliście coś o kartce. Jakiej kartce? Obrazy miałeś dobrze ustawione. Dobra, szafka, kurde, esu. Co? List po lewej weź, książki, szafa. Jezu, zerwij kartkę. Gdzie list? Jaki list? O czym wy mi w ogóle mówicie? Jaki to jest list? A, że to, tak? Wcześniej się nie dało. Okej, okay, udało się. Ej, no wcześniej się nie dało, czytałem to, myślałem, że to musi zostać. Dobra. Żabo, chodź. Mam cię wziąć? Mam cię wziąć? Dobrze. Yeah, moja przyjaciółka żaba. Zajebiście. Kolejna kartka. And let nothing... Przez następne drzwi i nie pozwól, żeby cokolwiek ci przeszkodziło albo ogólnie dystraktowało. Kolejny dziennik wiedźmy. Mój ojciec i moja mama nie kochali mnie, więc ja, wykreślone, ich, zgwałciłam ich. To było w tym domu. Albo raczej mieszkałem w tym domu od tego momentu. I nic nie może mnie zdystraktować. Ja pierniczę. O Boże, nie wierzę. Od nowa to? Jak to zrobić? Ja jebę.
Dobra, na szybko. Widzicie, nie da się tego, kurwa. Żaba. Item, frog. Sit down, frog. Okej, na szybko. To. Recharge. Recharge. I super. Super partia, kurwo. Dobrze. Teraz to. Nie, to było dobrze. Nie, zostaw to, zostaw. To ma tak być. Zerwij kartkę. Nie da się, super. Znowu się nie da. Raz się da, raz się nie da. Okej, to. Push. Okej. Jezu. Jeszcze raz to robić. Jakie to jest biedne. Dlaczego nie było tam kota w tym pomieszczeniu? Czy był kot? CD, to tak szybko lata, że nie wiadomo w zasadzie z tym nożem. Cake, co to jest? Aha, to jest cake is a lie, okej. Róża miałem wziąć. Wsadzić do garnka. Masz, i tu jest 6 chyba było, tak? Tak. Dobra, to tutaj na pewno będzie 5. Róża. Yes, indeed. A co z talerzem? Co z talerzem? Coś tutaj jeszcze? Take cake, okej. Hop, item cake is a lie. Okej, super. Super. Teraz to. Dobra, zadziałało, okej. Teraz muszę to zrobić. Boże, jak teraz umrę, to będzie takie złe. Będę drugi raz, albo raczej trzeci raz ustawiał wszystko w tym pokoju. Chodź, żabo. Chodź tu, małpo. Cake and roses. Good one. No dobra, to co? Czytamy, idziemy. Jezu, gdzie mam zapisać? Macie tu jakiegoś kota? Zapisz. A w sensie wrócić, okej, macie rację. Myślałem, że te drzwi się zamknęły. Umrzyj. Dzięki, fajnie mi życzycie. File 1. Okej. Cofnij się, żaba. Użyj żaby. Użyj żaby, tak? Pet frog. The frog is happy. Mr. Happy Face. Dobra, żabo, szybko. Item frog. Pet frog. Kurwa. Jakie to żałosne. Dobra, 206. Miałem użyć żaby i nie zadziałało. Kurwa! Z wami to tak zawsze. No co jest? No co jest? Dlaczego? Dlaczego ta gra mnie tak kara? Ja nawet nie skręciłem, ja tylko wlazłem do tego pokoju i spadł na mnie kambul. Kurwa. Jezu. Czy ta gra jest zbugowana, czy ja naprawdę muszę przeczytać tą pieprzoną notatkę? Esu, dostałeś partnera na Twitch? Nie, dostanę, jak będę miał na każdym live'ie po 400 widzów. Na dzisiejszym live'ie jest 230. Dobra, przeczytaj. Let nothing discredit you. Nie skręcaj. Aha, nie skręcać, o to wam chodzi. Ale to jest głupie, to jakim cudem? Dostałem ostatnio nożem. Sprosta. Poszedłem prosto i zginąłem. Od noża. Ziomy. Prosto. Prosto TV. Dobra, biegniemy. Mam to na to wyjebane. Super. Ja jebie. Super partia. Czy ja skręciłem tam? Tak, skręciłem tam. To dlatego mnie ta gra ukarała? Ja nie mogę. Okej, okay, whatever. Mam to. Nie, mam na to wchodzić, czy nie mam na to wchodzić? On jest głodny. Kto? Bobru na gastrofazie. Kto jest głodny? Coś jest po drugiej stronie. Boże, kto jest głodny? Żaba. Ty jesteś głodna, Pet Frog? Żaba jest przestraszona potwornie. Wow, to było dziwne, okej. Okay. Witch Diary. To jest to samo, przynajmniej. Dobra, poświęć żabę, tam jest pyton.
Ale to jest okrutnie jest ta okrutna gra. Ona jest taka po prostu nachama, że jak nie wiesz co robić, robisz jakieś rzeczy wcale nie nielogiczne, tylko normalne, to gra cię kara. Listen closely. Słyszysz coś dziwnego, co tam się turla. Look at door. Co? Widzisz wielkie czarne łuski. Do nothing. Żaba. Żaba. Wzmuś żabę, żeby tam weszła. Żaba weszła tam. Została zjedzona. Wszelkie porady od tej gry musisz brać do siebie. No właśnie wiem. Ogarnajmy już to. I co? Listen closely. Nic nie słyszysz. Nic nie widzisz. Open door. Otwierać te drzwi czy nie otwierać? Bo już nie mam co użyć. Mogę tak naprawdę tylko otworzyć te drzwi. Zabiłem żaby. Jestem zabójcą, morderco. Wciąż jest głodny. Nie, nie otwieraj. Otwórz. Dobra, otwieram. Tak. Gdzie ten pytonk? O kuźwa, jakie to wielkie. Wielka figura. A nie, Fisher. Ziemia jest mokra i pachnie krwią. Spoko. Na luzie. Potrzebuję kota. Czy to posągi kota? Tak, to posągi kota. O Jezu, one coś się ruszają. Cześć kocie, ale mnie ten... Like a statue kidding. O, jaki słodki, jaki Pokémon. Hej, nie ignoruj mnie. Fajne. O Jezu, ten kot się zakręcił. Wydawało ci się, że głowa ci się obróciła. Okej. Okej, zaraz obadam wszystkie. O, i tutaj też niby się obróciła, tak? Okej. Cofnij się. Esu żaba. Dobra, już idę. Ona żyje? Ja pierdolę, Jelita. Gdzie jest ta żaba? Serio, mam wrócić do tej żaby? Żaba została. Gdzie jest ta żaba? Czekajcie. Ona gdzieś tu jest? Tu nie ma żadnej żaby. Ja pierdolę, Jelita na podłodze. Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Dobra, nieważne. Zapiszę sobie tą grę. Wyjeban na żabę. Kocie. Dlaczego muszę zajść ciebie od przodu, żebyś mnie nie ignorował? Bo jesteś kotem? Bo możesz! Idź tam, gdzie tylko jedno oko jest otwarte. I to kakaowe oko. O Boże. Mój rozmiar. Jedno oko jest otwarte, tak? Dobre pytanie, wszystkie są zamknięte. Zależy jakie oko chodzi, pewnie o kakałowe. Esu, duch żaby pojawił się w tym pokoju z jelitami, kiedy wychodziłeś. Aha. No dobra, to jeszcze raz wrócę do jelit. Jelit room. To pokój jelit. Niedźwiedzie w wiadrze. Gdzie to jest? Gdzie są te jelita? Kurde no. Demson. Nic tu nie ma. Esu, dużo mnie ominęło. No 53 minuty live'a cię ominęło, mój drogi. To idziemy w takim razie tutaj. I mam wejść tam, gdzie jest otwarte jedno oko. One eye is open. Dwa zamknięte, dwa zamknięte, dwa otwarte. Dobre. A przejście jest po środku pewnie. No to okej, spróbujmy. Go in, okej, zgińmy. A może jednak nie? A może jednak nie? Oj, chyba jednak, nawet nie wiem co się stało. Live miał być o 22, a jest o 21. Nie, moi drodzy, live jest o 22. Coś wam się pomyliło. Nie przestawiliście czasu w swoich zegarkach na czas letni. No dobra, to może jednak potrzebuję tej żaby, chociaż nie. Trójkę, panie! Kiedy koniec live? Jak będzie, to będzie. Czy tu jest czas znaleźć jakiś peron 3 czy 4, czy coś takiego? Wejdźmy.
Nie, chyba wszędzie zginę, wiecie? Wydaje mi się, że muszę znaleźć jakieś ukryte drzwi, po prostu. Muszę znaleźć pewnie ukryte drzwi, bo to jest tak jak 9 i 3 czwarte. Dobra. No, dwa zamknięte. An open eyes drawn on the wall. Jedno oko, ale zajebiste to jest. Ty bystre, kurde, faktycznie. Ale dopiero jak tutaj stanąłem, to zauważyłem, że faktycznie jak się coś zrobi średnio, to pasuje. A to oko na mnie spojrzało. O, przeżyłem, okej, a tam były co, kolce? A, kolce, ale nieprzyjemna śmierć. Fuck. O, ja pierdzielę. Co to było, co to było, co to, coś tam było? Boże. Make sound in four rooms. Stwórz dźwięk w czterech pokojach. Co to jest? Kot, cześć, yo. Podłoga jest dość cicha. Dzięki za info, ziom. Okej. Kim jest ten człowiek? Toy soldier z fake gunem. Ale fake i... Photoshopped. To na pewno photoshopped. Skoro jest fake'iem. Okej, Fryderyku, runął twój fortepian, grand piano, gorgeous vase, gorgeous, tak miał na imię jeden z głupków z kosmosu. Nauka nad oczyma, przeczytajmy. Ludzie mają różne kolory oczu, wiemy natomiast, że kobiety w tym rejonie, ich oczy zależą od koloru włosów. Kolory włosów są srebrne, czarne, złote lub czerwone i cztery kolory oczu są brązowe, zielone, niebieskie, czerwone. O, to trzeba zapisać. Masz jakiś długopis? Tam gdzieś powinien być. Tam gdzieś? Nie ma. Dobra, trudno. Dobra, czyli tak. Silver, red. Right eyes. Brown. O Jezu. And brown eyed woman can have either. Czyli albo blond, albo red. Ja pierniczę, działa. I to wszystko, tak? Serio? I to wszystko? A co z całą resztą? Okej. Okay. Silver, brown. Brown eyed. Nie, czekajcie. Srebrne włosy to czerwone oczy i brown oczy to blond lub red włosy. Dobra, odwrotnie. Jezus Mariusz. Słuchajcie, z tymi brown oczy. Z live'ami będzie tak, że będę je wrzucał całe archi-live'y. Nawet jeśli live będzie 2 godziny, to wrzucę jako 2-godzinny odcinek. Nie będę tego już ciął, ponieważ zmieniam w ogóle politykę mojego kanału. You need not play. Co? You need not play? Nie możesz się bawić? Hello Jason, I wanna play a game. It's locked. Jest mały ten. Make sound in four rooms. Kurde. Jak to zrobić? Cztery pokoje. Tu jest tylko... O. Play the piano. What the fuck, serio? Ale ta gra kara po prostu. To nawet nie jest fajne. Takie robienie czegoś takiego. Dobra, to jest soldier. Tu są jakieś zwisacze, uchacze. Jak chcesz obejrzeć co? Co wy mi po w ogóle piszecie? Czemu te pianino mi spadło na łeb? Read, dobra. Myślę, że muszę to przeczytać. Mam jakąś wskazówkę. You need not play, czyli... Aha, nie powinieneś grać, o to chodzi, że o pianino. Okej, dzięki. No dobra, to w sumie nie kara ta gra, to jestem głupi. pianino versus esu, pianino win. O Boże, tak bardzo, nie? Dobra, to tak. Mam nic, nie mam. Cztery dźwięki. Nie chcę zagrać na pianinie, nie mogę chyba. Play the piano, don't play. Nie, let's play. Wrócę się. Fatality. I co to jest? O, działa. What the fuck? Ta twarz tutaj. Code track. Teacup.
pick-up. I tu jest przejście? Do kolejnego pokoju? Jest, dobra, spoko. Na luzie. Teacupy same. I tu jest jakaś książka? Small music box. Play. Play the music box with 12. With 12. Okej. Okay. Rzeczy, szafka. Boże. Dobra. Play the 12. Jak to z 12? Co? A to? It won't open. O, kolejny dziennik. Ja wykreślone wszystko. Pewnie zabiłem wszystkich moich przyjaciół, ale to pewnie będzie inaczej. Coś, mam wrażenie, że pod koniec gry się okaże, że coś tam jest innego zamiast zabić, tylko jest na przykład coś innego. Na przykład ja uratowałem wszystkich moich przyjaciół, którzy przyszli do mojego domu. Oni zostali zjedzeni przez dom, no to jednak nie. Ale nie wystarczyło to. Okej, ale to mi się nie otwiera. Tutaj jedno gra, play with 12. Graj z 12, z 12. What the fuck, dlaczego ta gra mi to robi? To jest takie wredne. Mogliście mnie ostrzec. Blue eyes, see the score. Blue eyes, Blue eyes, no dobra. Pumpkin, hit. Uderz dynię. Nie, żadnego dźwięku. Karty? Okej, okay, karty, pumpkiny. Hit. Żadnego dźwięku. Hit. O, jakiś dźwięk? Okej. Okay. To było dziwne. Mona Lisa, cześć. Her gaze goes far into the distance. O, zobaczcie, tutaj mają te kobiety różne włosy. Te kobiety mają różne włosy i tu są zamknięte drzwi. Dobra, ale co z tymi oczami? Coś z oczami jeszcze było. I tu jest tylko jeden pokój, jest, są kwiatki. Kwiatki są, jest. Jeszcze raz uderz dyńkę bez twarzy. Okej. Okej, okay, spoko. Nie wiem po co, ale zadziałało. Dzięki. Nod. Incorrect. Wow, wywaliło mnie. Aha! Są różne kolory chyba, albo mi się wydaje. Czy ja jestem lustrem? Tak. Zła odpowiedź. Super. Nie jesteś lustrem. O kurwa, nie mogę tego użyć już więcej. Czy jestem kobietą? Nie. O, zadziałało. Czy jestem mężczyzną? Nie. Czy jestem klokiem? Nie. Czy jestem czerwony? Nie. I can be the sun, I can be a sand, and I can be a bird. Kim jestem? Aha. Dobra, mogę być słońcem, mogę być piaskiem, mogę być ptaszkiem. Kim jestem? Oczywiście, że zegarkiem, w końcu to czas, tak. Correct. Easy. Coś wypadło, queen key. Okej. Okay. Your queen is another castle. Sun, sundial, sand, hourglass, clock. Okej, okay, to było jasne. Jesus. Give me a break. Dajcie mi jakieś trudniejsze zagadki. Esu, zaczynaj pokoje od kartek. Dobra, spoko. No dobra, spoko. I co dalej? Blue eyes see the score. Morda. Karty. Blue eyes? Coś mam? Mam queenki, ale po co mi queenki? Co to jest? Nie wiem, czy coś się nie zgadza i to chyba hajs. Na czwartym coś tutaj. Aha, zapaliło się jedno, musi się cztery zapalić. Przejebane. Właśnie, co z tymi obrazami, słuchajcie? Aha, blue eyes. No tak! Dobra, już rozumiem. Blue eyes, czyli red to jest silver. Czyli na pewno nie to.
Brown eyes to blond i red. Blond i red, czyli to. Black. Black. Czyli ona ma niebieskie włosy, oczy. I ona widzi... A, wiedziałem. Widzisz coś tam w ścianie. Pull out. Jakie to jest zajebiste, kocham przygodówki, kiedy je rozumiem. Znalazłeś shit... Aaaa! Fuck! Fucking, jak się wystraszyłem, Boże. Kochanie. Mona Lisa mnie goniła. Nie wiedziałem, że może być coś straszniejszego niż Mona Lisa. Chuje z live'a mnie nie orze... Nie ten. Dobra. Nie wiedziałem, gdzie są drzwi, Boże. Tutaj, dwójka. Tu. Dawaj, szybko. Dawaj, uciekaj. Uciekaj! Jezu, jakie to jest straszne! Ej, what the fuck? Czemu na mnie obraz spadł? Zajebał mnie. Jak mam to zrobić? Idioto, jebnij w ten obraz. Czym? Głową. Ten obraz. Nie to. Dobra, tu. Pull out. I co mam, biec naokoło znowu? Oj, w ogóle w prawo nie umyłem, ojejku. Zmieniłem mnie w obraz. Jak ci goni, ucieknij może w górę. Może. Może to wiecie. Jest szerokie i głębokie. Tak. Jej. Awka żarty. Ale, ale, ale co im nie pasuje tutaj z tym obrazem? Wypierdalaj. O tym mendo. Jebnij w ten obraz, z którego ona wychodzi. Ale jak mam to zrobić? Mam na niego wbiec po prostu? Czekajcie. Jak dotykam, to nic się nie dzieje. Może jakąś dynią ją zastawić? Kurde, uciekasz od niej. Mogę pouciekać, ale co z tego? Kurde, no! Jak to jest? Podejdź, uderz, klawisz akcji. Czyli mam po prostu wyjść na niego, tak? Dobra, to wyjdziemy na niego, na nią raczej. Niego, na to. Dobra, spróbujmy na nią wbiec. Po prostu klata w klatę. Widzicie? Widzicie, jak to się kończy? Widzicie, jak się kończą wasze rady? Idź do pokoju z zegarem. Jak będziesz od niej uciekał, to walnij w obraz. Jak wyjdzie, to niszcz. Ale, moi drodzy, ja nie wiem, jak to zrobić. Powiedzcie mi mechanicznie. Co to znaczy niszcz albo jebnij? Ja mam wcisnąć jakiś klawisz, mam, nie wiem, escape wcisnąć. Czym mam jebnąć w ten obraz? W obraz wejdź. W obraz wejdź. Okej, okay, nie wiem. Dobra, niech będzie. W który to nie... Bo, a, w jej obraz pewnie. Dobra, spróbujmy. Tear down. Nie wiem, co zrobiłem, ale... Ale coś zrobiłem. Wcisnąłem cokolwiek. Dobra, to było dziwne w ogóle, takie mega nielogiczne. Ale okej, okay, jedno zapaliliśmy. Tu się otworzyło, super. Aha, tu już było otwarte. Tu, klucz. Make sound in four rooms. Item, queen key. No nie, jednak nie. Nope, check testa. Dobra, dzięki, ale to było głupie, naprawdę, serio. W życiu bym się nie domyślił, że mam coś takiego dziwnego zrobić. O Jezu, poszło Glasgow. Lustro poszło, w sensie szyba poszła Glasgow. Możemy w takim razie pozytywka. Ale ja mam shita, ja mógłbym... Nie wiem, nie, ja chyba zginę teraz, wiecie? Wydaje mi się, że teraz zginę. Myślę, że teraz powinienem pójść ten... pograć na pianinku. No, coś tak czuję i teraz on mnie zabije. No dobra, to spoko. To już niech nie zabije. O, akurat nie zabił. Dziwne. Odpal pozytywkę. A nie lepiej zagrać na pianinku? Item. Shit music. Play shit music. Play the piano, okej. Okay. What the fuck? Zajebiste to było. Dobra, chyba musi być pozytywka. Pozytywna pozytywka, depozytyw. Okej. Okay. Small shitting box, play.
Wsadź kartkę, ale nie graj na nim. No do... Fajna zabawa. Dobra, to idziemy w takim razie wsadzić tą kartkę. Okej. W ogóle co za pomysł, żeby zrobić grę, w której wsadzasz kartkę do muzyki, ale nie grasz na pianinie, bo spada ci na głowę, a potem jeszcze robi ba 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 i ci dobija tą głowę. Do nothing. O, samo zaczęło grać, okej. Wali go ścierą po ryju. O, coś spadło. King Key, okej, King Key. Śliczna muzyka. W ogóle chyba drugi raz muzyka zaczęła. Dobra, jest muzyka tu. W jednym pokoju. W tym pokoju zaś muzyki nie ma. O kurwa, coś tam wyszło. W tym pokoju, o. It's not ticking. Czekajcie, coś mi tu się nie zgadza. Tu muszę muzykę coś z tym zrobić. King Key, może King Key'em otworzę. Queen Key, insert Queen Key. You can't reach the clock. O Jezu. Jezu, Jezu, Jezu. Jezu, 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 Bożenko. Sobie podepchaj. Dobra, spróbujmy. Item, Queen Key. Nie pasuje. Item, King Key. Pasuje! Muzyka? Muzyka? Będzie leciała muzyka? Będzie leciała muzyka? Będzie fajnie? No, tykanie też muzyka. Okej. Okay. Zapis. W jednym pokoju jest już muzyka. W trzech pokojach jest muzyka. Zapisz. Pod czwórką. Został mi tylko jeden pokój. I zastanawiam się, który. Bo tu jest pozytywka. Sorry. Włócz klucz. Aha, klucz do pozytywki. Prawdopodobnie nie do tej, bo na tą pozytywkę przychodzi tamten potwór. I mi zapierdala. Item Queen Key. Ojejku, nie działa. Szybko. Item Queen Key. Demet. Więc jednak nie tu. Oj, coś wyskoczyło. Jack in a box. It put a dick in a box. Put a dick in a box. Item Queen Key. Insert Queen Key. Okej, zaczęło grać to samo w zasadzie. Aha, jak włożysz klucz, to ci nie zapierdoli. Dobra, na luzie. Jej! Cztery lampiony! I się coś otworzyło. Działa. Widzisz, kocie? Jesteś zadowolony ze mnie? Motherfucka? A fucking shit, jak się wystraszyłem tego gnoja. O, coś mi się stało? Ojejku, wykrzywiło mu nogi. I to przykro mi. Przepraszam. Co to za liczenie? To są moje zgony z tego, co rozumiem. Statua kobiety. Porozmawiaj. Mój pierścionek, nie ma go tu. No dobra. Co się właśnie stało? Ojej, znalazłem Witch House, znaczy Witch Diary. Nie lubię być chora, ponieważ to sprawiało, że nie mogłam być na zewnątrz. To sprawiało, że nikt mnie nie kochał. Okej. Pozdrawiam wszystkich chorych. Jest zamknięte. Ale prawdopodobnie byś mógł to wyważyć. Udało ci się wyważyć, super. I coś mi wypadło z głowy i prawdopodobnie był to mózg. Ciekawe, czemu zginąłem. 38. Kurwa. Dobra, spadaj ty. Kula so stopy. The door opened. Pierścionek, pierścionek, pierścionek. Jakieś pioruny latają. Pioruny latają jakieś. Nie wiem, o co chodzi. Ta śmierć jest taka głupia, no z dupy jest, jak każda śmierć w tej grze prawie, że wchodzisz i giniesz. Pierścionek. Jak to zrobić? Nic nie mam, macie jakieś pomysły? Może mam wejść i wyjść. Aha, nie ma klamki. Okej, nie ma klamki, więc chyba muszę zginąć. Tak, urwało mi głowę na schodach. O Boże, Boże, Bożenko. Cofaj, nie da się cofnąć, wiecie? Idź po lewej stronie, też się nie da iść po lewej stronie.
Jak się wchodzi po prostu tam na te schody, to urywa jej głowę. Ujebana głowa. Reed, I don't like Ilias. Ej, zastanawialiście się, dlaczego w tej grze jest HP? Jest HP naprawdę? Ej, bez kitu. Bez kitu dla zwały Dali. Po co jest jej wiek? Przede wszystkim. Jailbait? Wyjebała drzwi z nawiasów, nie ma klamki. W bukiecie kwiatów. Aha. W bukiecie kwiatów piszecie mi. No dobra, spoko. Jest bukiet kwiatów, ale nic nie ma w nim. Może to nie ten bukiet kwiatów. You sense? There's someone sitting here. Wyczuła, że ktoś tu siedzi. Wow, ale schiza. Fajne, lubię takie schizy w takich grach. W sensie to tak straszy trochę, ale nie jest to taki jumpscare jak większość. Dobra, zapiszę. Na dwójeczce. Tam w posągu. Sągo? W posągu mówicie, tak? W posągu, może u tego nogacza. Nogacz. No nie wiem, posąg? Kurwa, który posąg? Czekajcie. Pozytywka, śmieci, nic. Pokój wiedźmy. Dick in a box. I put the dick in a box. Tutaj coś jest, coat rack. Zaraz może tutaj znajdziemy. Pickups. Dobra, a tu? 12 is the queen card. O, tego na przykład nie było. 12 is the queen card. Son Goku. Po Son Goku. Some playing cards. Tak bardzo nie rozumiem, co mam teraz zrobić. Idź po karty. No byłem po karty, jestem w kartce i 12 jest queenem. Some playing cards. Some playing cards. Co z niej mogę zrobić? Gówno. No dobra. Nie wiem, będę tutaj chodzi... O! Tu coś było. Duchy jakieś. O, lampa, znaczy szklanka poszła. Glasgow, znowu. Muzyczka. Tu się cały czas coś dzieje i nie wiem co do końca. Muszę znaleźć ten pierścionek nędzny. O, a nie, już myślałem, że w tym bukiecie coś będzie, kurde. A ten Dick in a Box coś tutaj daje? Nie, niestety nie. Tu się wszystko sypie. Cold track. Mirror is cracked. Boże, co tu zrobić? Kota, może mam jeszcze bardziej wrócić? Nie, no na pewno nie mam tutaj wracać. Zapiszmy. Karty. Sprawdź szafkę u góry po prawej. Esu, wazanie znajdziesz pieniążki. Tam, gdzie obraz jest bukiet. Aha, tutaj, nie? Gdzie jest ten bukiet? Są obrazy, ale nie widzę bukiet. What the fuck? Bukiet. To coś! Okej. Okay. Fajne, lilie i głowa, ale jest bukiet, ale co z tym bukietem mam zrobić? Z całym szacunkiem, ale tu gówno jest. Obok drzwi. No zobaczcie, no nie mogę go kliknąć. Zjedz kota. Esu, nie ten w dziurze przy pociągu. Ten w dziurze przy pociągu, o czym wy mówicie? Czy wy jesteście tak najarani? Aha, to chyba już wiem gdzie. A tamten bukiet. Jakieś pociągi mi piszą. No i jest bukiet i nic nie ma w nim! I chuj, że go znalazłem, jak go tam nic nie ma. The flower adorns the desk.
Dairy, Boże. Jest tu coś jeszcze? Nic. Do pokoju pianina poszukaj przy siedziskach. Ja widzę, że wy mi piszecie, nie wiecie w ogóle o czym piszecie, ale piszecie tak, aby pisać. I ja biegam, a potem mnie wszyscy wyzywają. Kurwa, który bukiet? Czekajcie, CD. Musisz wejść do pokoju ze statuą, która prosi o pierścionek i chyba jak się odpowiednio po nią rozejrzysz, będziesz chciał wyjść, coś się stanie. Aha. Tak, wróć po żabę, jasne. Dobra, pójdziemy, spróbujemy. Pogadaj ze statuetką. Tok. Nic to nie dało. Glass window. Jak się dobrze rozejrzysz. Poklikam po ścianach. Jeszcze raz przeczytam ten dziennik, może coś się zmieniło. No nie, niestety nie. Wszędzie jest taka sama lampka. Jak będę chciał wyjść, to się coś dzieje. Nic się nie stało. Tu jak wejdę, to zginę. O, coś się w końcu stało. W końcu, za siódmym razem. Mój pierścionek. Okej, nie wiem, coś je było, ale... O, tu coś się zmieniło. No, wreszcie. A fireplace, look inside. Zginę? Zginę? Czy teraz zginę? Jest dziura i drabinka, która idzie w dół. Okej. Okej, nic nie zrobiłem. Performance has ended. Tutaj jest coś. Krzesło się wywróciło. Krzesło się wywróciło. O, tu coś jest, w tym wazonie. Coś mi tutaj mignęło, albo przynajmniej już ze zmęczenia mi coś z oczami jest nie tak. Descent. Spróbujmy. Dajmy, że jebnę na dół i połamie stopy. W łokciach. O, jednak mi się udało zejść na dół. What the fuck? O Boże. Open door. Nie wiem gdzie iść. Zmienił się dom. Stop the fire. Nie wiem, stop the fire, okej. Wielki nóż kuchenny. Umazany w śluzie. Look. Smell? Dziwnie pachnie. Eat. Open lid. Co jest w środku? Search inside. Jakieś gówno pewnie. Look. Patrz. Jakieś tam parówki z czymś tam. Powąchaj. Pachnie jak flaki. Search inside. W ogóle co ja? Co to jest? Symulator kuchni? Dobra, obadajmy tutaj. Open door. Tak bardzo nie wiem, o co chodzi. Kurwa, zaraz zginę i to tak bardzo zginę. Ona się naprawdę nie boi. To jest dziwne, bo Aja w Matfaderze bała się wielu rzeczy i uciekała i to było fajne, bo to budowało klimat. A ta w ogóle chodzi po jakichś kościach, sterty, jakieś jelita się tam na podłodze pojawiają. What the fuck? Popełni samobójstwo. Wooden table. Dobra, nie wiem, pójdźmy tu. Ja potrzebuję zapisać grę. Kurwa, o co chodzi? Czekajcie. It won't open. O, znowu czaszka. Znowu czaszka. Idziemy tutaj sobie. Obadajmy, wino. A hollow open in the floor. Gdzie jest ta dziura? Dziura w podłodze, okej, spoko. Na luzie. Nie wiem, coś mnie cały czas popycha. Tego się nie da popchnąć. Macie jakiś pomysł? Viola, masz jakiś pomysł? Zjedz zupę. Krzysiu, jem zupę. Serio? Dobra, myślałem, że już zginę. Już chciałem kląć. Okej. Chyba jednak do kostnicy muszę iść, bo tutaj mi pokazują wszystkie strzałki. Ale w kostnicy też nic nie ma. Może znajdę jakiś pierścionek, właśnie. Właśnie, pierścionek by mógł być. Ja muszę zrobić save'a, bo już zaraz będę kończył live'a.
O, jest coś. Chopsticks. Chopsticks? A long, narrow chopstick used for cooking. Cooking time! Wiedziałem, że coś znajdę w tych trupach. O Boże, coś idzie. O kurwa, to było wielkie. Do nothing. Chopsticks. I co teraz? O, gotujemy. Wejdź do kostnicy. No to już znalazłem. Ten niewidzialny kucharz obcinał je dla swoich ofiar. O, spoko. Znalazłem coś. Ring, wreszcie ringa mam. Boże, jak dobrze. I te głowy z okna, to jest fajne, ma swój klimacik. I tu jest cały czas zamknięte. I to też jest zamknięte. Ciekawe, jak mam teraz wyjść. Return things to where they are. Aha, rozumiem. No dobra, fajnie. To było chyba tu. Pig ring, gold chopsticks. Where? Eye socket, ribs. Boże, ribs chyba. Nie, ribs, nie. Ribs to żebra, wherever. Collarbone, eye socket. Co, gdzie mam to wsadzić? Wherever, never mind. Ribs, collarbone, eye socket. Bo nie wiem gdzie, kurde, jeszcze coś się stanie. Zginę jakieś źle w sance. W żebra. W collarbone? Collarbone to jest co? Kość karkowa? Kość szyjna? Ribs. Dobra, wszyscy piszą ribsy. O, spierdalam! Nevermind, pewnie mózg. No znowu coś mnie prawie goniło. I co, udało mi się? Kurde, jeszcze gonią mnie jakieś potwory. O nie. Ktoś idzie schodami w dół. 5, 4, 3, 2. No właśnie. What the fuck? To było dziwne i jeszcze udało mi się. Miałem 5 sekund. A może mi się nie udało? Udało mi się, okej. Okej, okej. Kota, poproszę kota. Pig ring. Pig ring w ogóle. Pierścień świni. Trzy kropeczki. To jest mój pierścionek, dziękuję. Otworzyły się drzwi. Gdzie jest kot? O, poszło szkło. Ja potrzebuję naprawdę kota. Kota niecnota. Co to było i czemu? Uratowała mnie. Ta dziewczynka mnie uratowała. Szyba poszła, czekajcie, może tam trzeba zajrzeć. The pitch black. Aha, jest ciemno na zewnątrz. Okej. Okay. Straszne lalki. Pick up doll, don't. Dolsy, o, znowu są w ogóle te dolsy, wszędzie. Purple pedestal. It won't open. Pomysł? Pig ring. Lalki z Matfadera, no dokładnie. Kolorami poustawiaj. No spoko. Dobra, pick up doll. Wow, jakie ciężkie. Tu? Place doll? Nie, to była czerwona. Kurde. Ale one są w ogóle z dupy tymi kolorami ustawione moim zdaniem. Ale dobra, niech będzie tak. Place doll. To jest zielona. Pick up doll. A nie, zgadza się. Chyba. Place doll. Pick up. Place. Yeah! Proste. Okej. Okay. Dzień dobry, kocie. Yo! Widzę, to jest w ogóle dach. Okej, okay, dzięki za info. Jedynka. I coś tu jest. Keep up. Dobra, moi drodzy. Tak, będę to białą lalką. Moi drodzy, skończymy tutaj live'a. Także dziękuję wam, że dzisiaj byliście. Fajnie, że tyle osób padło do mnie na live'a. Miło było. Mam nadzieję, że nic wam nie cięło na 720p na HD. I do jutra. Jutro jest wtorek. Jutro sobie postreamujemy również. Jutro o godzinie... W zasadzie o której chcecie. Myślę, że 19 czy 20 byłaby ok. Albo będziemy kontynuować właśnie tą tutaj grę.
albo może amnezję sobie pogramy, albo w ogóle coś innego zrobię, jak zawsze ankietę po live'ie, tak jak zawsze robię. I za dosłownie 3-4 minuty wrzucę wam link do tej ankiety, będziecie mogli zagłosować na grę, na jutrzejszy stream i na godzinę. Trzymajcie się, dzięki i do zobaczenia już jutro, moi drodzy, buziaki, narka, papa, cześć. Hejka, i do zobaczenia jutro i poczekajcie jeszcze dosłownie 3 minuty na czacie na ankietę. Live będzie na YouTubie wrzucony w całości właśnie z tego, co teraz streamowałem. Trzymajcie się, pa, do jutra, hejka.